To, co w tej chwili przeczytałeś, drogi czytelniku, to fragment książki słynnego pisarza Gullivera Amadeusza Mottier. Jak pewnie wiesz, starał się on zgłębić sekret czarnego jeźdźca. Dotarł nawet do notatnika opisanego we fragmencie Obieży Świata. Jednak pech chciał, że nim podzielił się z czytelnikami swoimi spostrzeżeniami, upomniała się o niego Kostucha. Pomimo to, jego książka ujrzała światło dzienne i przez bardzo długi czas cieszyła się wielką popularnością, zwłaszcza w Azuramie. Niestety, po latach, wobec nieujawnienia tożsamości tajemniczego jeźdźca, książka zaczęła być postrzegana przez czytelników jako fantastyczna powieść, jako wymysł samego Gullivera. Obieży Świat zaczął uchodzić za postać fikcyjną, a jeźdźcem prawie nikt się nie przejmował.